miło kolejny rok przywitać Państwa wszystkich na wyjątkowym spotkaniu, na jesiennym spotkaniu z folklorem w Zachajkach. A jest mi bardzo miło powitać w imieniu Gminnego Centrum Kultury, ale przede wszystkim w imieniu tych uśmiechniętych, sympatycznych pań, które tutaj stoją, czyli zespołu Czerwone Korale z Zachajek. I myślę, że to jest dobry moment, żeby pierwsze brawa dzisiaj dziewczyny otrzymać. Jak tylko robi się już żółto, jak się robi tak pięknie jesiennie złoto, zwłaszcza tutaj jak się jedzie od Międzyrzeca Podlaskiego, to pięknie widać, jak z południowej strony jest słoneczko, no to widać, że już te liście są pięknie pomalowane i już dziewczyny wtedy wiedzą, to jest znak na organizację, to jest znak, żeby Państwa zapraszać na tą wyjątkową uroczystość. Pierwszych dni mojej pracy w gminie Dorofa jest tych lat już dni 20 kilka lat oczywiście mi towarzyszy, w związku z tym zawsze z wielką taką atencją i z wielkim podziwem, ale też i z wielką wdzięcznością do tego zespołu się odnoszę. Czerwone Korale, wypadałoby lekko zmienić na nazwę i Czerwone Korale i Krawaty powinniście jeszcze chyba się nazywać, bo dobrze, że mężczyźni nie chodzą w koralach, jednak pozostali przy tych zasadniczych poglądach i mają czerwone, piękne krawaty. Szanowni Państwo, kontynuując myśl mojego przedmówcy, pana dyrektora, chciałem się bardzo, bardzo ucieszyć z zaproszenia. Dziękuję bardzo w imieniu samorządu, który reprezentuję, ale też ucieszyć z Państwa obecności, a zwłaszcza z tej wyjątkowej umiejętności, którą Zachajki zawsze miały, a więc takiego kiedyś bardzo modnego słowa ogromadzania wszystkich wokół siebie. To wielka sztuka, szanowni Państwo, dziś w dobie zabiegania tego permanentnego braku czasu, tysięcy zajęć, które nam na co dzień towarzyszą, znaleźć czas po to, ażeby budować relacje. I to dobre relacje. Te dobre relacje budujecie Państwo zawsze, będąc ze sobą właśnie tu w Zachajkach. Kultura nie zna granic. Kultura jest takim spoiwem, który łączy społeczności i w tym dobrym tego słowa znaczenia łączy, buduje i przynosi bratanie się ze sobą i tej kultury niesie niewielkie owoce, przede wszystkim jedność, współpracę, uśmiech, serdeczność, właśnie te relacje, o których mówiłem. Tak słuchałem wymienionych zespołów i przeporządkowałem te miejscowości sąsiednim gminom i wychodzi na to, że pije się w piersi. Moja koleżanka z Kąkolewnicy i kolega z Komorówki, kolega z Międzyrzeca Podlaskiego powinni uczyć się od Zachajek i od Państwa tu obecnych. My tak często się nie spotykamy. I pewnie tak jak u wójtowie, z panią wójt również, z Kąkolewnicy, pewnie tak serdecznie się nie uśmiechamy, bo ciągle brak czasu. A szkoda, bo na każdym poziomie współpraca nas, sąsiadów, powinna funkcjonować. I tej współpracy Państwu życzę i tej współpracy Państwu gratuluję. Dzisiaj życzę miłej, sympatycznej zabawy w pięknych, słonecznych promieniach słońca, a i później jak słońce zajdzie, mamy pełnię, także komuś się na spacer zechce wybrać, to Zachajki poprowadzą, żeby nie zbłądzić. Tu się kołyszesz, smutna jarzębino, czemur wiesz korale, co pięknością słyną, czemur wiesz korale, co pięknością słyną. W imieniu zespołu Czerwone Korale chciałam serdecznie wszystkim podziękować za wspaniałe występy, za obecność, za przybycie. Również chciałam podziękować, bo impreza by się ta nie odbyła, żeby nie było wsparcia sponsorów ze strony Urzędu Gminy, ze strony Gminnego Centrum Kultury, ze strony mieszkańców, ze strony Koła Gospodyń Wiejskich. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystko. A teraz chcielibyśmy w ramach podziękowań takie skromne dyplomiki poprzeć. Ja
Pani kwiatu polnych, czciwa lufa dobranoc. Wśród zieleni kwiatów polnych, czciwa lufa dobranoc.